Dzień dobry, znów się witam w ten sam sposób, ale nieważne, ja jestem Black Goblin, chociaż to już pewnie wiecie. A dzisiaj będziemy sobie mówić o bardzo ciekawym, przynajmniej dla mnie, temacie, jakim są poizony. Nie wiem, jak się na polski może tłumaczyć, trucizny czy coś w tym stylu. I to są właśnie te takie małe gąski, które właśnie widzicie na ekranie. I to są takie jakby symbionty, ale jednak nie, one pojawiły się w serii Venomverse. Taki odpowiednik Spider-Verse'u, być może kojarzycie tą serię. I właśnie sobie pogadamy dzisiaj o historii i mocach tych właśnie uroczych tutaj szkieletów, czy co to tam jest, jakaś tam forma życia, ale najpierw dobra. Zapraszam na intro i zaraz przejdziemy do głównego tematu. A więc poizony, czy tam trucizny, ja będę mówił poizony, bo to dla mnie lepiej brzmi, są gatunkiem pozaziemskich istot krystalicznych, które przez większość swojego życia, egzystencji, bytu i tak dalej, były głównie pokarmem i ofiarami takich jakichś większych kosmicznych drapieżników, łowców i tak dalej. Aż do pewnego dnia, gdy pewna z wersji jakiegoś tam innego wszechświata doktora Strange'a, który jest połączony z symbiontem Venoma, odkrył właśnie te małe gostki, te stworzonka gdzieś tam przywołało do siebie i tak dalej. I dzięki temu te małe właśnie szkieleciki, czy co to tam jest, odkryły taką swoją umiejętność, że potrafią wiązać się z symbiontami, czyli są jakby symbiontami symbiontów. To jest dziwne, ale to tak jakby symbiont był człowiekiem, a one były symbiontami, to nie? Tylko w tym wypadku, jak symbiont ma nosiciela, to one jeszcze nachodzą na to i tworzą taką dodatkową warstwę. I gdy właśnie przyjmują kontrolę, to przyjmują też moce i umiejętności nosiciela i symbionta. Przyjmują też wspomnienia, wszystkie tam emocje i tak dalej. I ten nosiciel i symbiont ogólnie przestają istnieć i właśnie Poison staje się jakby takim głównym mózgiem, taką główną świadomością w tym ciele, które przejął. No chyba, że jest wypadek, że osoba, którą ten Poison chce przejąć, jest niestabilna psychicznie albo ma wiele osobowości, jak Deadpool na przykład, to nie mogą przejąć też kontroli nad nim zupełnie i stają się takim jakby symbiontem, tak po prostu, takim jakby antywenomem, co nie? Czyli to jest taki pancerz, który tam gdzieś tam może coś ci mówić, nie rób tego albo zrób tamto, nie? A takiej w swojej normalnej formie, jaką właśnie widzicie na ekranie, nie mają żadnych praktycznie umiejętności, są słabe fizycznie i tak dalej, ale potrafią psychicznie ukrywać się jako ukochani bliskiej osoby, czy coś w tym stylu, jakąś bliską osobę potrafią udawać, albo jakiegoś tam losowego przechodnia, żeby podkraść się do celu, tam nawiązać z nim jakąś tam więź, co nie, bla bla bla, i w końcu z zaskoczenia przejąć nad nim kontrolę. I to było z grubsza tyle z ich umiejętności, ogólnie historii, nie będę wam tu streszczał teraz całego Venomverse'u, to jest ogólnie długa historia, być może kiedyś nagram o tym jakiś inny odcinek. No i myślę, że to było na tyle, chociaż czekajcie, może coś jeszcze tutaj wykombinuję, co one tam potrafią. Bla, 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 czytam, bla, 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 dobra, tutaj nic nie ma. Więc one już chyba raczej nic nie potrafią. I tutaj wam jeszcze dam zdjęcie zasymilowanych superbohaterów. Tam na zdjęciu jest, mi się wydaje, pamiętam chyba, Scarlet Witch, Hawkeye, Cyberhood i Captain America, tak, to oni są na tym zdjęciu. I okej, to by było na tyle. Moim zdaniem te stworki są nawet fajne. Jakby tak rozwinęli bardziej ich historię, to też bym się cieszył. Być może dodam ogólnie ich content na kanał, jeśli będą jakoś bardziej rozwinięte. Być może zrobię Poison Manie. Bardzo zabawne, bardzo zabawne, Black. Dobra, nieważne. To by było na tyle. Dajcie lajka, napiszcie. A rzeczywiście dajcie lajka, jeśli chcecie, jeśli tam się podobało. Napiszcie w komentarzu, czy znacie jakieś historie z tymi małymi gostkami i ogólnie z tymi stworzonkami. Napiszcie też, sądzicie o odcinku i tak dalej, bla bla bla. Nie mam nic do gadania więcej. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.